Podoba nam się to, jak działa obieg literacki. Nie podoba nam się, my byliśmy trójka założycielska, trzy założycielskie osoby, czyli ja, Łukasz Podgórny, Leszek Onak. Byliśmy twórcami, powiedzmy, literatury cyfrowej, szeroko pojętej, wizualnej, poezji konkretnej, poezji jakiejś algorytmicznej. Kodowaliśmy algorytmy, czyli pisaliśmy wiersze, rysowaliśmy je, kodowaliśmy je. I stwierdziliśmy, że te narzędzia, których używamy, ich nie da się stosować w takim tradycyjnym obiegu, że je się wydaje na jakimś papierze, prawda, robi się jakieś spotkania literackie przy świeczce i w ogóle ten obieg w ogóle nas nie interesuje, nie? Jakby do tego dojdę. To, że ta zmiana narzędzi zmienia infrastrukturę tego, jak działa literatura i w związku z tym jakby stara, przywiązana do papieru, do pewnych takich instytucjonalnych obiegów, sposób tworzenia tej sztuki, która jest związana pewnym ze słowem, w ogóle nas nie interesuje. Nie interesuje nas taki etos także stojący za tego rodzaju literaturą. Etos bardzo przywiązany do własnego ego, to znaczy ten taki podstawowy kod poetycki, czyli kod tego, co ja doświadczam, co ja robię, prawda, co się dzieje ze mną, tych tam przytoczonych na wcześniejszym spotkaniu jakichś papierosów, prawda, piwka, które są jakby naczelnym tematem i tego, co tam smutny mężczyzna albo smutna kobieta przeżywa. W ogóle nas to nie interesuje, to nie jest ciekawe, to jest smutne. I w związku z tym też nie chcemy tego robić, chcemy, żeby literatura była ciekawa, zabawna i jakby skłania raczej do myślenia o tym, co można zrobić, niż o tym, czego nie można, w co już przegraliśmy, prawda, i co jest za nami. Więc to było połączone trochę, sama treść i forma łączyły się w to, że ten obieg istniejący literacki, poetycki przede wszystkim nas nie interesuje, chcemy zrobić coś innego, więc z inicjatywy Leszka i Łukasza założyliśmy to wydawnictwo. Wydawnictwo wydaje książki poetyckie, wydaje nieregularne czasopismo Nośnik, wydajemy też różne inne książki i jakby rozwijamy swoją działalność, wydajemy aplikacje literackie, tak to można nazwać, prawda, teraz zaczęliśmy organizować też wystawy i robić różne inne wizualne rzeczy, jakby przeszliśmy taki tryb robienia wszystkiego. Wszystkie rzeczy, które robimy, udostępniamy w sieci za darmo i to jest zasada, prawda? Nie czerpiemy z tego, no czasem czerpiemy korzyści, ale nie są to korzyści, znaczy rzeczy chyba nie zarabia, może tak. Jeśli sprzedajemy papierowe książki, bo kilka wydrukowaliśmy rzeczy, po to, by tomiki wysłać na konkursy, ponieważ na konkursy nie można było wysyłać PDF-ów, no właśnie to jest ta tradycyjna infrastruktura, więc wydrukowaliśmy dwa tomiki i wysłaliśmy na te konkursy, no i skoro już je wydrukowaliśmy, no to je wysłaliśmy do zaprzyjaźnionych sklepów i ta kasa, jaką tam marna, którą zarobiliśmy, pozwoliła nam wydać kolejny tomik, więc nie ma w tym żadnego zysku. Tak naprawdę działalność rolniczości chleba jest utrzymywana z naszych składek, ponieważ wprowadziliśmy system składkowania, w którym wszystkie uczestniczki, teraz jest 7 osób w rolniczości chleba, oddają tam część swoich dochodów każdego miesiąca na wspólny cel, prawda, żebyśmy mogli płacić za takie rzeczy jak serwer. A teraz, kiedy wchodzimy w ten jakby część wystawowo, taką bardziej przestrzenną, to również za różne graty, które są do tego potrzebne, typu rzutniki, komputery i tak dalej. Więc więc to jest to, nie? Jesteśmy, ta wypowiedź tego kolegi, którego już nie ma, który był z Ritybaum, który tak powtarza ciągle, że nie ma dotacji, nie mogliśmy zrobić, jakby język jest jak najbardziej obcy, znaczy ten sposób myślenia o kulturze, czegoś się nie da, bo państwo na to nie pozwala i ta kultura staje się subpolem państwa, o czym jakby traktują też, prawda, niedawno wydane raporty na temat kondycji pola literackiego w Polsce, to, że literatura jest subpolem państwa, bardzo ściśniętym przez to państwo, no to nastała sytuacja... Kto taki raport publikował? Socjologa literatury Hartu. Okay. To jest jeden tam z wniosków, który możesz tam wyczytać, nie? To nie jest główna teza, nie? Niemniej to, że te dotacje uzależniają to, jak działa kultura, czy w ogóle działa, że jeśli odbiorą nam dotacje, ta kultura nie będzie działać, no to nie jest tryb, który nas interesuje. Ten obieg literacki, który nam się nie podoba, może komuś się podoba, no nie moja sprawa, nie przynosi jakby obiecywanych dochodów, znaczy nie da się odnieść sukcesu, chociaż tak niby wydasz, coś jakby osiągniesz, coś tam zmienisz. Moim zdaniem, jakby na podstawie, powiedzmy, własnego doświadczenia i doświadczenia tego, jak pracuję jako socjolog, więc jakby trochę wiem, jak to działa, ten sukces w sztuce, literaturze, kulturze szeroko pojętej nie jest rzeczą, która się wydarza za bardzo. Więc jakby granie na sukces i patrzenie na świat w takim, że na przykład ja jako autor, jako ego wyrażę siebie, a następnie osiągnę z tego sukces, ten sposób myślenia o kulturze w ogóle nas nie interesuje i to jest jakby, tego się trzymamy. Przy każdych jakby interakcjach finansowych z innymi bytami, bo rzeczywiście współpracuję czasem z Hartem, teraz współpracujemy z Zmianą, jakby zasadą jest taka, że na tym nie zarabiamy, że to nie może być praca, możemy płacić tylko za obiekty, które używamy, a które są nam do czegoś potrzebne, za narzędzia. Więc w tym momencie doszliśmy do takich trzech, coś nazywam może trzy filary, czy nie wiem, jakieś tam trzy punkty kardynalne, na których możemy oprzeć tę działalność i które jakoś tam pokrótce opowiem. To jest brak miejsca, drugi to jest, żebym powiedział ładnie, absolutna digitalizacja i trzecia to jest populizm. I jakby w tych trzech
punktach odniesienia staramy się działać. Brak miejsca to znaczy to, że nie mam żadnej osobowości prawnej ani żadnej innej. Mieliśmy fundację na początku, ale nie chciało nam się jej prowadzić, jakby uznać, że to jest kłopotliwe, składanie wniosków, rozliczanie ich ogranicza nas. No i każe nam wykonywać pracę biurokratyczną, która nas nie interesuje, więc zrezygnowaliśmy z fundacji. Później zrezygnowaliśmy także z miejsca, które przez chwilę mieliśmy na Zabłociu, w Krakowie na Zabłociu, w takiej poprzemysłowej dzielnicy. Zrezygnowaliśmy również z tego, po to, żeby nie musieć wchodzić w obieg pieniężny, to żeby móc robić rzeczy, wydawać je za darmo i nie musieć do nich dopłacać, po prostu płacić, czy też wykonywać czynności prowadzące do publikacji pewnych książek, które książki są za darmo do pobrania, prawda, na wolnych licencjach, już można kopiować, przenosić na inne serwery i tak dalej. Niemniej jesteśmy poza pieniądzem, płacimy tylko za serwer, znowu płacimy ze swoich składek. Nie są tak wysokie rzeczy jak czynsz, prawda, który każe, kurde, jednak walczyć. Walczy z systemem, nabijać kilkaset złotych miesięcznie jest do tego potrzebne. My mamy kilkaset złotych rocznie kosztów, prawda, serwer, domenę i podobne rzeczy. Więc ten brak miejsca jest dosyć istotną rzeczą. Jakby trochę przestawia logikę na bardziej nomadyczną, bo musimy się trzymać innych ludzi, pracować z innymi ludźmi. Kiedy chcemy zrobić wystawy, musimy kogoś poprosić o to. Kiedy chcemy zrobić spotkanie, również musimy kogoś prosić. Ale wydaje mi się, że ta mobilność jest właśnie ciekawsza. Przez to poznajemy ludzi i jakoś się rozpraszamy po sieciach. Druga rzecz, która jest kluczowa także w takim obiegu i którą jest moją, napisałem teraz taki tekst właśnie, gdzie uważam, że to powinien być postulat, to znaczy wszystko powinno być w sieci, prawda? Wszystkie działania, które wykonujemy w kulturze, powinny być absolutnie zdigitalizowane i tak jak zrobił Kuba z tą wystawą, robiąc użytek, prawda, że cała jest online, to moim zdaniem jest bardzo ważna zasada wypłaszczania hierarchii w kulturze. Znaczy wielu ludzi, zróbmy to na przykładzie tej wystawy, prawda? Jak jeśli nie, i mieszkam w Krakowie, nie mam kasy, nie zobaczę i nie wiem, co się tam dzieje, jeśli wszystkie działania, czy to będą książki, czy to będą wystawy, czy to będą zapisy tego warsztatu, będą w sieci, to osoba, która z różnych powodów nie mogła tu przyjść, miała z tym problemy podfinansowe, przez zdrowotne, bo po prostu jej się nie chciało albo robiła coś innego, ma do tego dostęp. I ta sieć, która, no jakby możemy w niej tracić czas na fejsie albo robić inne rzeczy, tu może takie spełnia tą założycielską funkcję, prawda, wypłaszczania hierarchii. To znaczy, że każde dzieło kultury powinno być dostępne dla wszystkich ludzi, którzy jakby w tej kulturze chcą brać udział, chcą mieć z nią styczność, a także jest to takie dla nas dosyć istotne, nie wiem, czy istotne to dobre słowo, ale odejście od tego modelu autora, który, prawda, coś jest moja książka, jakby ja nią dysponuję, nie? To ma tylko 200 egzemplarza. Nie ma własności, bo znamy się własności jako takie. Każdy, kto chce, może ją sobie pobrać, może ją wydrukować, może ją prawdopodobnie sprzedawać. Nie spotkaliśmy się z czymś takim, ale nie byśmy tego człowieka nie sądzili o to, gdyby zaczął sprzedawać nasze książki, wydrukując je samemu. No to było ciekawe w każdym razie. Te licencje, na których udostępniamy książki, to nie dopuszczają, ale nie ma chyba też egzekutywy, że te prawa egzekwować w tym przypadku. Więc ta digitalizacja i spłaszczanie hierarchii z tym związane jest moim zdaniem kluczowe już w tym, żeby uprawiać się kulturę, która nie będzie takim powtarzaniem pewnych istniejących instytucji odtwarzania, także to jest grono znajomych, my się znamy, więc my będziemy przychodzić na te spotkania, a nikt inny się o tym nie dowie, jak to się mówi, prawda, że nie ludzie poza bombami. Na wystawy będą przychodzić ci ludzie, którzy przychodzili na spotkania, czyli przychodzili i tak, a nie przejdziemy do innych środowisk, czy tam już grup społecznych, dzięki temu, że te osoby nie wiedzą, jak się tam dostać. Przez sieć możemy im to ułatwiać możliwie, mamy różne narzędzia. Równie ważny jest także marketing, prawda? Jeśli coś robimy, musimy to promować, jeśli nie będziemy tego promować, jeśli faktycznie będziemy trochę w język tego docierania do ludzi, no to znów będzie ta bańka. Nas bańka już nie interesuje, prawda? I robienie dla znajomych rzeczy jest przyjemne i to jest cel, ale też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby działo się więcej rzeczy. I z tym to właśnie wiąże ten trzeci punkt, który nazwaliśmy sobie populizm, to znaczy robienie, to co robimy było na początku dosyć skomplikowane i jakby mało ludzi to obchodziło, a było to drętwe po prostu, może interesujące trochę, ale drętwe. I stwierdziliśmy, że to jest fajne, jakby te pomysły, które mamy i te narzędzia, które już są interesujące, tylko my nie pomagamy nikomu ich użytkować, to znaczy literatura cyfrowa, które pierwsze aplikacje, jakie robiliśmy, programowaliśmy, jakieś generatory, generowały jakieś nieskładne rzeczy, prawda, szumy, skomplikowane, prawda, konceptualne struktury, podczas gdy można je przebudować tak, żeby robić rzeczy, które ludzi interesują, którzy ludzie powiedzą, wow, to jest fajne, jakby to mnie interesuje, nie pozbywając się głębi, które za tym stoi, nie pozbywając się przemyśleń, jakby związanych z tym, jakichś rozpoznań na temat, powiedzmy, natury rzeczywistości, w cudzysłowie, tylko osoba, która nie zna tej głębi rzeczywistości, również może z tym obcować, prawda?
Takim przykładem, może głupkowatym, jest algorytm Jan Pegasus II, który zrobił Leszek, prawda, który generuje statusy Jana Pawła II, tak jakby on żył, albo osobą na Facebooku i tak pozdrawia Facebookowiczów. I to może być śmieszne, jakby to jest żart z papieża, jakby, no mniej więcej tak to jest odbierane, ale za tym jakby stoi pewna nasza rozkmina na temat tego, jak się tworzą społeczności, w jaki sposób ten papież mógł być odzyskany jako osoba więziotwórcza, a nie tylko, prawda, obiekt beki, nie? Bo on tam nie jest tej magicznie przedstawiony obiekt beki, tylko jako właśnie pozytywna osoba, która stara się zawiązywać więzi między ludźmi, co się jakby z różnych powodów nie dzieje w społeczeństwie polskim, a na pewno ten papież nie jest zbyt więziotwórczy, wydaje mi się. Więc ten sposób docierania do ludzi, robienie fajnych rzeczy i możliwie dobrze promowanych, to znaczy staramy się, żeby te informacje o tych rzeczach docierała do ludzi, nie robimy takich rzeczy, żeby jakieś spotkania ukryte, tylko wykorzystujemy nasze kontakty sieci do rozprowadzania tego i robienia tego w sposób, myślę, że jakby tu jest potrzebne to, żeby trzeba mieć poczucie humoru i dystans do tego, co się robi, ponieważ my chcemy, żeby te rzeczy były dosyć zabawne, to znaczy, żeby ludzie, którzy przyszli na, nie wiem, robiliśmy to, no, 2 tygodnie temu robiliśmy to spotkanie na Zakrzówku z Mają, to chcieliśmy, żeby było to przyjemne, tak, żeby była przyjemnostka z przebywania w tej przestrzeni, w której czytaliśmy wiersze, ale żeby to było przyjemne, nie było tylko, o, czytam wiersze, jakby zastanawiam się nad nimi, tylko też przebywam w zielonej okolicy, jest miło, są tu jacyś ludzie, wypijam sobie piwko i to jest okej, i to jest ważne moim zdaniem. W poprzednim wydarzeniu, które robiliśmy w zeszłym miesiącu, wystawie Wirtualny Inspektorat, chcieliśmy, żeby to było zabawne, żeby przygotowaliśmy całą ścieżkę przeszkód dla ludzi, którzy tam wchodzili na ten wernisaż, nabraliśmy pieczątki, dawaliśmy różne ulotki, wciągaliśmy ich w tą zabawę, żeby nie wchodzili, zobaczyli jakieś monitory, które wyświetlają grafiki albo algorytmy, tylko żeby zobaczyć, to są fajni ludzie, jakby zbawmy się tym, to są obiekty, które krążą w naszej kulturze, prawda? Język polski, to są różne rzeczy, które są zabawne, nie musimy traktować z żadnym nabożeństwem, nie musimy w ogóle ich traktować nijak, możemy je, prawda, traktować jako przedmiot dobrej zabawy i to wydaje mi się, że coś, co czasem się zatraca w takim działaniu w kulturze polskiej, że ona się staje taka martyrologiczna, trochę pouczająca, elitystyczna, podczas gdy by te wszystkie kody hierarchii, elit nas nie interesują i nie chcemy nikogo nauczyć jakby niczego, więc od tej infrastruktury tak naprawdę, się to przejść, od tego pomyślenia o tym, że te narzędzia są, dają dużo możliwości, ale są niedostępne dla ludzi, przeszliśmy do tego, żeby wykorzystywać te narzędzia, którym jest internet i powiedzmy marketing nawet, nie? Jakby pewne umiejętności marketingowe, żeby wykorzystywać do rozpraszania hierarchii, czynienia, jakby wciągania większej ilości ludzi do zabawy, do tworzenia, chociaż jakby idzie to tak sobie. Znaczy ludzie nie chcą tworzyć, bardziej chcą odbierać, więc dlatego byłem sceptyczny do tego pojęcia partycypacja, bo mimo jakby nacisku na Creative Commons, które od początku wspieraliśmy, jakby się bardzo z tym jaraliśmy, jakby nikt z tym nie robi użytku. Ludzie w Polsce nie są nauczeni tej kultury partycypacji, czy w polityce, czy w kulturze, czy w czymś innym, tylko raczej odbierania, więc to idzie powoli, ale myślę, że jeśli chcemy to zmienić, to właśnie w taki sposób, żeby tym ludziom dawać jak najprostsze narzędzia do jak najfajniejszych maszyn, czy coś takiego. Dobra, ja tyle. No to są to bardzo mała grupa osób w badaniach bioteki żartowej chyba deklaruje jakąkolwiek aktywność na no, książki czyta około na forach, tak? Jedna w ogóle znaczy. Ale mówię o aktywności na forach. No, tak, jeżeli mówimy o partycypacji na przykład, tak? To jest kwestia zamieszczenia komentarza, tak, polubienia czegoś i tak dalej. No nie, tak samo jest bardzo mało z czytelnictwem, z użytkowaniem aktywnym internetu i tak samo z aktywnością społeczną w różnych organizacjach pozarządowych. Nie? To też są zawsze jakieś 1%, 2%, 3%, więc nie ma tego zwyczaju włączania się w cokolwiek. Prawda? Powrót do rodziny, do starych, dobrych znajomości, co jest moim zdaniem przeszkodą dla rozwoju kultury w Polsce i jakby czegokolwiek, tak? Czego byśmy tam chcieli. To jest problem i uważam, że trzeba aktywnie przeciwdziałać temu. A to jak wy to przekraczacie? Bo tak mnie nie za bardzo zrozumiałem. Bo skoro mówisz raczej o odbiorcy niż kimś, kto współtworzy, tak, niż współtwórcy, to co? To gdzie to jest przekroczenie? I tak z drugiej strony też zrozumiałem, że głównie mówicie właśnie o zabawie, wkręcaniu ludzi, nie, o poszerzaniu może tak czytelniczego grona, ale ono i tak się gdzieś tam oprze na pewnych grupach tylko i wyłącznie, tak jak mówią nam badania. Znaczy to jest ciekawe, jakby myślę, że takim przełomowym dla nas projektem był ZUSWAVE, czyli taki pomysł, który wymyśliliśmy jakiś czas temu na estetykę ZUS-u, prawda? Co to jest estetyka ZUS-u? Jak wygląda ZUS, nie? Jakby co ZUS znaczy etycznie,
I stworzyłem z tego, prawda, po zeszłym Sylwestrze na Kacu fanpage na ZUS-ie, który nazwałem. Wtedy tam dwie grafiki, nie? I jakby ludzie zaczęli wysyłać te grafiki. Oni mówią, macie rację, nie? Jakby żyjemy w epoce postemerytalnej, nie? Jakby wykupiliśmy jakieś pojęcia dziwne teoretyczne, właśnie ZUS-u, estetyka ZUS-u, postemerytura, w rozmowach i tak dalej. I ci ludzie jakby to odebrali, mówią, to jest fantastyczne, nie? Jakby tak, faktycznie nie będziemy mieli emerytury, nie? Więc co możemy z tym zrobić, nie? No, narysujemy jakieś grafiki, ci ludzie zaczęli przysyłać, jakby. Może przesadzę, że połowa tego kontentu na tym fanpage'u, jakby później w nośniku, zebraliśmy to w nośnik, który wydaliśmy niedawno, to ludzie, którzy zgłosili się do nas. Wciągaliśmy czasowo do rozdzielczości trójkę dzieciaków, to znaczy chłopaka i dziewczynę, Zofię i Bartka, którzy no, teraz maturę zdawali. Jeszcze jedną dziewczynę z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która była na pierwszym roku. To po prostu oni wysłali tam grafiki, mówią, że one są fajne, nie? Jakby dołączcie do nas na czas tego projektu, bo oni nie byli zainteresowani jakby rozdzielczością jako szerszą rzeczą. No i generowali grafik, zapraszali swoich znajomych. No to było na poziomie zabawy. Ktoś, kto jest na studiach, jak się jeszcze jest, to się jest po pierwsze nieśmiertelny, a emeryturę to się w ogóle nie myśli. No tak, ale można w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie traktować to istotnie jako. Ale ja już nie jestem na studiach i tak mogę wyciąć o swojej emeryturze, bo dostałem do wyliczenia z ZUS-u, że tam zawiera jest złoty 70. Ale na pewno nie ma to nic wspólnego z tym, jak ktoś jest 5 czy 6 lat przed emeryturą i wie, że już będzie na przykład taką miał. To jest w ogóle zupełnie co innego, bo do tej pory to świat może zniknąć w ogóle. No nie, tak, ale nie mniej. Więc to jest jeszcze. Wiesz, świat może zniknąć. Świat może zniknąć, a były te cudowne badania, że we Florencji. Że w Florencji majątek jest w posiadaniu ciągle tych samych rodzin od 500 lat, tak, i więc wiesz, po drodze wiesz, dwie wojny światowe, rewolucje, komuniści, faszyści, a wszystko. Tak, a majątek jest u tego, kogo trzeba, tak? Więc, ja tylko, bo ja mam, nie wiem dlaczego, bo jakby fascynuje mnie ten model biznesowy, znaczy powiedzenie. W sensie on jest radykalny, to znaczy w tym sensie jest radykalny, że nie wiem, że kiedy ja. Ja pismo literackie lat temu, nie wiem, 15, tak? 15, usiłowałem rozkręcać jako biznes i je splajtowałem po półtora roku, bardzo uczciwie. Tak, jakby potem jakby kolejna inicjatywa, to była organizacja pozarządowa i wtedy właśnie w tym 2006 roku, kiedy zacząłem tą organizację pozarządową, zacząłem liczyć, jaki musi być minimalny obrót kasy, ażeby organizacja pozarządowa mogła w ogóle istnieć jako instytucja, a nie jako klub przyjaciół. I okazało się, że nie ma sensu robienia organizacji, znaczy to jest albo 0 złotych, albo 350 tysięcy. Nie ma nic po środku, to znaczy, jeżeli koszty administracyjne biurowe mogą stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji, to z tego ci wychodzi po prostu, ile musisz przemielić, żeby właśnie mieć po prostu, nie wiem, minimalny lokal, księgowość i tak dalej. Wiesz, Jarku, bo też od razu wejdźmy w to, że na przykład szalenie ważnym wejdźmy od razu w to, że szalenie ważnym jest, że cudowną jest działalność pewna, którą ty przedstawiłeś, taka przyjacielska w ogóle, jakby poza w ogóle systemowa jakby, nie? Tylko, że z drugiej strony gdzieś ludzie muszą mieć pracę, więc pierwsze pytanie się pojawia, z czego żyjecie, na przykład wy poza tym, gdzie pracujecie? Nie wiem, czy w korporacjach, czy macie pieniądze od rodziców, itd. To jest trochę wszystko jedno, wiesz? Co? Działalność kulturalna proponuje innym, jeżeli chodzi o to, że szukają swojego miejsca. Po prostu. Odwrócę trochę to. Szukam pracy. Odwrócę trochę to. Znaczy, oczywiście bardzo miło jest zarabiać z tego, co się kocha robić i ja rozumiem twoje stanowisko, ale to być może nie jest konieczne ze społecznego punktu widzenia. Natomiast jest ze społecznego punktu widzenia istotny fakt, że pewnych rzeczy jakby istotnych kulturowo nie da się wykonać bez budżetu, po prostu. Tak? Znaczy nie jesteś w stanie zrobić, nie wiem, spektaklu teatralnego, tak i różnych takich rzeczy jakby, i wtedy ta kultura zaczyna obrastać instytucjami. Tak? I teraz moje pytanie do ciebie jest takie trochę, jak widzisz się w relacji do tej kultury instytucjonalnej, która jakby czasami jest instytucjonalna, bo chce, ale bardzo często jest instytucjonalna, bo musi być instytucjonalna, bo inaczej by jej nie było. I jak wy się do tego odnosicie? Bo Jarek mnie nie zagada. Ale to ty mnie wcięłaś w pytanie. Że kwestia jest taka, że jeżeli
że jeżeli jest, jednak chcemy tworzyć jakąś kulturę pozainstytucjonalną, to według mnie musimy też po prostu zwyczajnie w jakiś sposób te miejsca pracy jak utworzyć. To nie może być, przepraszam, teraz ty mnie nie przerywaj, to nie może być. Słuchajcie, tak. O pracy gadaliśmy półtorej godziny, jak byliśmy na meczu, więc... Ja zasypam po prostu. To nie może być, ja wtedy nie rozmawiam. To nie może być tak. To nie może być tak. Nie, to nie może być po prostu tak, że nie mamy nic za jakby do podania, do zaofiarowania tym, których chcemy w tę kulturę, do tej kultury zaprosić. Bo inaczej oni tylko i wyłącznie będą zawsze odbiorcami. Znaczy, to nie jest pytanie do mnie, bo ja nie odpowiadam za jakby zatrudnianie jakby... ludzi. Już nie polecam rozdzielczości, modelu rozdzielczości każdemu, no to jest mój model, nie? Jakby nie mówię, żeby zlikwidować inne instytucje, także z nimi współpracujemy często i nas zapraszają na tak zwane usługi artystyczne i dostaniemy z tego jakieś pieniądze. No i one istnieją, jakby nie wchodzimy. Chodzimy w sporadyczne kontakty. Ja nie mówię, że to jest niepotrzebne wyburzyć domy kultury, ale te domy kultury jakby znów obserwując, chodzi mi o to, że obserwując to, jak działa kultura w Polsce, uważam, że instytucjonalna kultura nie funkcjonuje. Że ona nie spełnia swoich zadań, że nie. Ja się z tobą zgadzam i nie występuję za. Ani tego nie zbronię, ani tego ignoruję, nie? Jakby jadę swoim kanałem, to jest ten kanał jakby instytucji tworzących kulturę, która znów mamy wynik badań czytelnictwa, mamy różne inne wyniki partycypacji w kulturze, no i nie wiem, jakby czy to jest dobrze realizowane. Są alternatywne modele, nie? Jakby w Niemczech jest taki model, ja nie znam detali, nie? Jakby zapoznawałem się z tym, kiedy badałem takie finansowanie alternatywnych organizacji, że takie organizacje jak Rozdzielczość Leba, tam chodziło o teatry właśnie, że one mogą też, nawet bez osobowości prawnej, jakby wnioskować pod właśnie większymi teatrami i dostawać na swoje projekty, czy te większe teatry funkcjonują jako takie kolosy, a mogą zapraszać mniejsze grupy, taką jakąś rozdzielczość teatralną w Niemczech, w Düsseldorfie, która zrobi swój spektakl, oni to rozliczą, jakby zrobią te rzeczy, są bazą dla małych grup, nie? A nie są, ale są bazą, która jest, może być trochę z tyłu nawet, a nie stanowią całej, jakby nie wpłynęły tej bańki, nie? Tylko oni są żerowiskiem dla mniejszych grup, bardziej radykalnych, bardziej twórczych, nie? Jakby tak odebrałem powierzch tego tekstu, gdyby tam czytałem o funkcjonowaniu alternatywnej kultury w Niemczech, więc nie znam detali tego, ale to mi się wydaje, to jest fajniejsza relacja. To znaczy, że istnieją bazy, ale jednak... Nawet w Polsce istnieje, dlatego że budżet partycypacyjny polega, a Rodzinny Dom Kultury Gwiazdowie polega na tym, że stara się doszerzyć na pieniądze, a dostajesz też miejsce. Pomagają ci, jak masz zdobyć pieniądze na swój projekt. To wbrew pozorom, jak zdobyć pieniądze na ten projekt, to malutki projekt, to jest mało. To też się może udawać, pewnie pytasz, gdzie jesteśmy? Również w miejscach instytucjonalnych, które obowiązkiem de facto jest, jak gdyby nie to, że cię wchłonąć i coś ci zabrać, tylko ci coś dać po prostu. W jednym zdaniu powiedziałeś takie dwie rzeczy trochę sprzeczne. Znaczy powiedziałeś, najpierw na jednym oddechu powiedziałeś najpierw, że kultura instytucjonalna w Polsce, no się swoim zdaniem w ogóle nie sprawdza, a potem powiedziałeś, że wy funkcjonujecie osobno i że ta cię tak naprawdę nie interesuje. Tak? Więc teraz to jak to jest z tą kulturą instytucjonalną? Czy jakby w ogóle z instytucjami kultury? To znaczy, czy to jest tak, że wy po prostu robicie swoje i się nie oglądacie? Czy to jest tak, że wy się pozycjonujecie w jakiejś kontrze do nich? Czy to jest tak, że chcielibyście, żeby wasz model stał się, jeśli nie dominującym, to przynajmniej popularniejszym? Czy macie tutaj jakby taką misyjność wobec jakby swojego modelu działania? Czy po prostu, czy wasza misyjność się odbywa na poziomie tych tekstów i tych działania, model działania po prostu jest optymalnym wyborem dla tego, co chcecie robić? Myślę, że model działania jest optymalny jakby i zapraszamy do tworzenia takich rzeczy, nie? Jakby, ale ja nikomu tego nie, myślę, że to jest... Wiesz, to są takie rozmowy, czy ten model, na przykład, którym uprawiam, jest do skopiowania. Sądzę, że nie, bo opiera się na więzach przyjacielskich. Jakby to nie jest profesjonalna organizacja w żaden sposób, więc jeśli weźmiesz przypadkowe 7 osób i powiesz im, zróbcie, jakby rzucisz chleba, ty będziesz to i robił to, to nie pytając o ich jakby usposobienie wobec siebie, o ich talenty i tak dalej, to nie wyjdzie, nie? Jakby nie zrobisz drugiej, powiedzmy, tej rozdzielczości chleba, zbierając swoich 6 znajomych, może zrobić, ale będzie to coś innego, nie? Więc to nie będzie, to nie jest model, który jakby... Polecam eksperymenty, nie? To jest moje stanowisko. Współpracujemy blisko z Hartem, nie? Bo Łukasz jest sekretarzem Hartu, więc Hart jest jakby naszym tam
właśnie tą bazą czasem, nie? Że czasem coś robimy, współpracujemy z Hartem, my im wrzucamy jakieś pomysły i oni nam wyrzucają 200 zł na maszynę do dymu, nie? Żebyśmy mogli sobie wystąpić, więc to jakby jest jakiś, wiesz, wymiana. Byliśmy, kiedy zrobiliśmy, wydaliśmy Tomik Waldka i Johera, to przyjechaliśmy tu do SDK-u, nie? Więc to są te wymiany jakieś tam na poziomach, ale generalnie ta osobność może polega na tym, że nie chcemy, żeby pieniądze determinowały o tym, co robimy, nie? Znaczy nie chcemy napisać wniosku, aha, teraz jest wniosek, że tam kulturę afrykańską robić, nie, dawaj, wymyśl coś, nie mam pojęcia, nie? I działuj wiesz, co chodzi. Albo z drugiej strony właśnie wniosek, że nie dajemy wniosku lewakom, nie? Więc o kurde, zawieszamy działalność, nie? Jakby nie chcemy być w takiej sytuacji, że polityka państwa determinuje to, czym się zajmujemy, nie? Więc nie, to o to chodzi. Ja absolutnie popieram, bo to nie ma co wpływać w jakieś systemowe. Nie. W tym punkcie nie, tego nie, tylko programu, że ponieważ gdzieś tam też w tych rozmów, wiesz, no. gdzie tak to, od czego zaczęliśmy z samego rana, tak, to było pytanie, co robić w sytuacji, kiedy zmiany polityczne zaczynają się determinować, tak, jakby powodują, że zaczyna być prowadzona efektywna polityka kulturalna i w sytuacji uzależnienia instytucji kultury od funduszy publicznych, tak, ma bardzo proste przełożenie z polityki na to, co się dzieje, tak, i to jest jakby dla instytucji, które są uzależnione od funduszy publicznych, tak, to jest dramat, tak, do rozdzielczości chleba, dobry przykład, była ta Rita Baum. Kwestia czegoś takiego, jak na przykład to dzisiejsze spotkanie, tworzyć pewne sieci, które się nie przymuszają do pewnych działań niepotrzebnie, tylko ze sobą rozmawiają i później tworzą coś takiego, nie wiem, jakbyście w karcie pokazywali to, co, jak, z czego, to każdy by się zgubił na tej planszy. No ale może jakaś świadomość tych takich drobnych sieci, tego, że nikt do nikogo nie jest nastawiony w jakiś sposób wrogo, czy to jest instytucja, czy to jest NGO, czy to jest kompletnie zupełnie niezwiązane w ogóle z niczym, gdzieś tam sobie pomagać w tworzeniu tej jakiejś trochę niezależnej kultury, że zawsze jakaś taka drobna pomoc może być, a zarazem możemy razem stworzyć pewnego rodzaju ruch, który troszeczkę wpłynie. To jest okej, okay, ale jakby zawsze gdzieś tam jest pytanie też o model biznesowy, taki to jest model biznesowy niewywracalny. Znaczy waszego modelu biznesowego po prostu wywrócić się nie da. Tak, tak? Nie ma w nim biznesu. Czy chcą stracić pracę, gdzie 7 osób fundatorów, albo umrzeć? Nie. Znaczy, nawet, jak umrzemy. Bo musieliby się pokłócić, tak? Znaczy wiesz, to jakby wiesz, jakby, znaczy trzeba by wprowadzić, ale wiesz, ale hello, trzeba by wprowadzić agenta, wiesz, strasznie, znaczy dysponując aparatem przemocy, rozwalić ich model biznesowy, byłoby niesłychanie trudno, tak, że to będzie działanie operacyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W większości pozostałych sytuacji jest to bardzo proste, no, jest wniosek, no nie ma dotacji, no dziękuję, do widzenia. Znaczy, proste. No dobrze, ale z drugiej strony też jakby organizacje, z którymi współpracujecie, mogą na przykład nie dostać dotacji albo w pewnym momencie, więc tutaj już się zaczyna pytanie o sieć, jak szeroką tą sieć robicie, czy jest związani tylko i wyłącznie z Hartem, tak, z tego powodu, że gdzieś tam są te kontakty z sekretarzem, który jest jednym z założycieli. Druga to jest pytanie, czy to jest zmiana też z nim, jakby na jakiej zasadzie z nim współpracujecie, rozumiem, że to jest na takiej samej zasadzie jak Hart. A czy istnieją też inne sieci zależności, w których istniejecie? Wiesz co, to nie wiem, czy są sieci zależności, no tak na co, bo one wymiany, współpracy, nie? Wiesz co, jakby, jeśli tak myślę teraz w kodzie finansowym, nie? Więc to dlatego, że tu są jakieś przepływy, jakby tutaj robiliśmy coś z SDK, jakby z Hartem się regularnie spotykamy, no bo jakby wcześniej rodziczy chyba w Krakowie, nie? Dopóki się tu nie przeprowadziłem i to było nasze partnerskie środowisko, jakby też, no jakby stworzyli, poznaliśmy przez Hart de facto. Teraz kiedy się przeprowadziłem do Warszawy, no to w związku z tym poznałem zmianę Bogna i tak dalej, więc coś tam z nimi zaczynamy robić i teraz jakiś człowiek pojawił się z Katowic, który odezwał się do nas sam z jakiejś fundacji, której nazwy nie pomnę, że chciałby z nami też coś robić, więc jakby to... Żadne sieci biznesowe. To nie jest biznes. To są prywatne, nie? Tak. Ja się komuś... To są prywatne jakieś bazy waszej działalności, tylko coś dodatkowego. Tak, tak, jeśli możemy coś zrobić, to robimy, ale to nie jest... Takie pytanie pragmatyczne w takim razie. A jak się komunikujecie? Czy wy się spotykacie, czy macie, nie wiem, listę dyskusyjną, czy to są telefony, grupa na fejsie? Jakie są... No dosyć takim narzędziowym ściśle. Są regularne kolegia, gdzie się podejmuje decyzje, tak, miesiąc, dwa, czasem przez net, a czasem jak jesteśmy akurat w jednym miejscu, to siadamy, tak, no i podejmujemy wtedy decyzje. Konsensualnie jakby staramy się zarządzać, ale tam są, mamy priorytety. Książki wydajemy konsensualnie, mniejsze decyzje nie trzeba
nie trzeba zgody całej organizacji. No i to jest płynne jakby dzielimy się na jakieś projekty, później się spotykamy znowu, ile zrobiliście w danej rzeczy, ile książki, nie? Spotykamy się znowu, podsumowujemy to, planujemy dalsze działania, nie? Więc to jest tak trochę od skoku do skoku, ale jest ciągle, mamy wspólną grupę na fejsie, gdzie mamy taką codzienną też wymianę, no nawet nie pracową, w sensie pracy rozdzielczej, tylko towarzyskiej, więc jakby jesteśmy kolegami, którzy robią, no. Ale mamy takie, zbudowaliśmy w ciągu lat, że już mamy pewne protokoły ze spotkań, spisujemy i takie różne rzeczy, to jest fajne. Ja mam takie pytanie jeszcze, wracając do tego, co mówiłeś na początku o partycypacji i tematach. Bo robicie, to co robicie, no nie jest łatwe w odbiorze, jakby, no też pojawiające się randomowe literki, które tworzą wiersz, nie jest czymś, do czego ludzie są jakby przyzwyczajeni i są w stanie docenić, albo dłużej się nad tym zatrzymać, ale jednak, tak jak mówisz o papieżu czy o ZUS-ie, to są rzeczy, w których z tego co mówiłeś, ludzie wzięli taki jakby większy udział. Czy to jest kwestia tych tematów, bo często się na przykład mówi, że nie wiem, Disco Polo odniosło taki sukces, bo schlebiamy złym gustom, a czy nie jest tak, że po prostu się pojawiają tematy, które dotyczą jednak ludzi, więc oni się włączyli, bo papież jest czymś, o czym wiemy wszyscy i mam jakieś zdanie i ZUS jest czymś, jeśli nawet nie mamy tutaj żadnych wpływów, to jednak babcia, dziadek, ktoś narzeka i ciągle ten ZUS się pojawia. I czy na przykład jakoś tak ten temat taki, nie wiem, ludowy, czy jakiś, jak to jest dla ciebie istotne, dla was? Nie, no jest właśnie mega istotne, jakby to jest... jakby teraz, wiesz, to jest ta trajektoria, nie? Od niezrozumienia, po co my to robimy, tak? Zastanawiamy się, skoro nikt tego nie akceptuje i w dodatku ludzie nawet agresywnie z tego wychodzą, co też nas spotkało, no, że jakby wyłączcie to, nie? W Lublinie na spotkaniu, gdzie tam chciałem nam odmontować rzutnik, nie? No do tego, że jakby bo to jest fajniejsze, jak się robi o ludziach, czy ludzie mogą coś powiedzieć na ten temat, nie? Albo sami też zrobić. W przypadku ZUS-u tak wyszło, to był prosty, dosyć kod graficzny, jak się robi te grafiki, więc każdy, kto umie obsługę Paint'a, mógł sobie zrobić swoją grafikę, więc to było fajne takie narzędzie jakby zabawy, grając z jakimiś tam kodami, nie? I teraz, kiedy myślimy o tym, co robić dalej, jakby to znów, oczywiście ten awangardowy wątek nas ciągle jara, ale zarazem ten, kurde, musi być coś jakby dla ludzi, nie? To znaczy, jeśli ta awangarda jest tylko dla jakby miłośnika awangardy, to znaczy, że nie wiadomo, czy jest sens poświęcony na to nasz czas, nie? Bo jeśli pracujemy już, angażujemy więcej osób, to może zróbmy coś, co jakby wszystkich zadowoli, to czy ludzie będą mieli uśmiechnięte twarze, nie? A macie jakieś pomysły już? W sensie takie konkretne jakieś tematy? Mhm. Ja mam jeszcze pytanie, bo mówiłeś o spłaszczaniu hierarchii i wychodzeniu sobie z bańki, jakby odcina się od instytucjonalnej instytucji kultury. No jednocześnie powiedziałeś, że tylko nie znam chronologii wydarzeń, to mogło być dawno, że wydrukowaliście mimo wszystko jakieś pozycje, pewne tomiki, wierszy i wysłaliście to gdzieś. Jaki to miało cel? W sensie to, co mówił Jarek, jakiegoś przedarcia się ze swoim modelem, ze swoją koncepcją uprawiania kultury czy literatury, czy mimo wszystko było to jakaś świadoma decyzja chęci zaistnienia po prostu w obiegu? To była dosyć pragmatyczna decyzja. Znaczy my chcieliśmy, to były dwa tomiki, które wydaliśmy w 2013, Kamila Brawińskiego i Maćka Taranka, bardzo dobre debiuty, nie? Więc jakby był konkurs debiutów i wiesz, to są, uważamy, że wiesz, super książki i tych konkursi gość pisze, jakby nie przyjmujemy PDF-ów, nie? Jaki to ma numer ISBN, jaki jest drugi? Jakby pragmatyczna decyzja. No nie chcemy, żeby ci goście wykonali zajebistą robotę, stworzyli fajne książki i wiesz, to jest jakaś nagroda, jakby oni ją dostali, to by sobie ją wzięli. Więc zrobiliśmy to po to, nie? Bo myślę, że jest szansa, nie?